Dzień dobry, dzisiaj w służbie piwowarstwa będzie pracować jednorazowy kekpet, czyli opakowanie bezzwrotne, niby jednorazowe. Czyli jeżeli mówimy o działaniu przemysłowym, to oczywiście jednorazowe, ale jeżeli mówimy, tak jak na tym kanale, o działaniu w piwowarstwie domowym, to takie naczynie staje się naczyniem wielokrotnego użytku. Pozwólcie, że do tego będzie testowany porter. To jest nowy porter, nowa odsłona porteru z kukułką. Co tu jest nowego? Słody. Monachijski, pilzneński, już nie będzie tych wyjazdów, tylko będę czytał. Monachijski, pilzneński, karmelowy 30, karmelowy 300, żytni czekoladowy i kara special 2, czyli bardzo bogaty zasyp. Chmiele marynka, drożdże US 05. Tu jest zmiana, bo to jest górniak, tamten był dolniak, czyli tamten, to znaczy blackjack z kukułkami. Testowany, karta informacyjna będzie na gdyńskiej plaży. Dodatki to cukier, cukierki, kukułki oczywiście, płatki jęczmienne, jęczmień prażony. Goryczka w połowie, aromat na fulla. Temperatura zalecana jest utrzymana, czyli od 9 do 15. Piwo pasteryzowane, niefiltrowane. Hopkins lubi, gdy jest chłodno i ciemno. Pić bez osadu z dna. No dobra, to już tym nie będę trząsł. Belgie 21, alkohol 9. Ja chyba wszystko, co przeczytałem. Nasycenie przyjemne. No, muszę powiedzieć, że... No... Ale przyjemny zapach. To jest likier z kukułek. Coś takiego często, znaczy często to może nie, ale robię coś takiego. Podobnie jak likier jajeczny. Tak to pachnie. Przypominam, że to jest nowa warka. Ona jest czynna do 29 stycznia 2019. Piwo wygląda w ten sposób. Ciemne, czarne wręcz, czarne, nieprzejrzyste, piana dobrze zbudowana w formie małej obrączki, jako że tu jest 9,5% alkoholu. To jeszcze tak szybko polecę, słodko, likierowo, kukułkowo w aromacie, to wszystko. Faktura gęsta, mimo tego, że psyknęło tak sobie, piana jest stabilna, ale na języku i górnym podniebieniu spore wysycenie. Troszeczkę szczypiące. Bardzo przyjemne. Gęste, ale nie oleiste. Smak wytrawniejszy od aromatu i tutaj to piwo się balansuje. Czyli mamy aromat bardzo słodki, kukułkowy, likierowy, pralinkowy, a smak mamy dosyć wytrawny. Nie ma tu elementów paloności i dobrze, bo to porter, a nie stout. Nieźle. Dzisiaj będzie jedna z opcji napełnienia tego czegoś. Co będzie nam potrzebne? Będzie nam potrzebne kilka rzeczy. Kilka z tych rzeczy to rzeczy, które są... standardowo zawsze potrzebne, jeżeli ktoś ma Corneliusa, no to ma te rzeczy kilka. To ma te rzeczy. Węże oczywiście, PCV do spożywki. Będzie potrzebny zakup, inwestycja w taką głowicę typ A. To kosztuje na tablicy stówę. Ja na przykład za 8 dych kupiłem, ale najlepiej będzie, jeżeli kupicie już ją z wyprowadzeniami. Ta była kupiona bez wyprowadzenia górnego i tu jest delikatny problem, jako że jest tu szybko złączka taka, którą często dostaniecie w sklepach, ale ona nie spełnia do końca swojego zadania. To nie chodzi o to, że plastik łączy się z metalem, ale węże średnicy zewnętrznej różnią się o dziesiątki milimetra i te dziesiątki milimetra powodują, że czasami trzeba bardziej docisnąć wężyk, no bo on nie jest spożywczy, on jest do powietrza i to jest tak zrobione, żeby po prostu prawie nie pasowało, więc jeżeli kupujecie, to zwróćcie uwagę, żeby było z tym zakrzywionym króćcem, a tu z normalnym takim tym schodkowym, nie wiem jak się nazywa.
To jest jedna inwestycja, czyli mamy stówkę. PET jest za darmo. Pety, po PETa możecie się zwrócić do pubu, zgarnąć po jakimś festiwalu. Browary często to niszczą, nie wiedzą co z tym zrobić. Z czego składa się PET? PET otóż składa się z głowicy, z fittingu tak zwanego i z rurki, którą pobierane jest piwo. No to nie jest kekpet, bo kekpety są zielone. To jest taki petainer original. Ale to niczym się nie różni. Skomplikowana jest ta budowa. Zdejmuje się go poprzez podważanie tych... Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Przez podważanie w ząbkach tych sposób delikatny, w taki sposób, żeby tego nie złamać. Tak, tu jest ta wciskana końcówka. I teraz tak. To wszystko jest wodorotlenkiem, czyli sodą kaustyczną, wymyte w środku. To się nakłada. Obojętnie z której strony, ale to widzę, tu jest już wyrobione. Czyli to zaciąga piwo. Natomiast głowicę, taka z tym ząbkiem, nasadzamy. To musi być u góry. Tak, w ten sposób. No i to piwo może być w tym momencie już szynkowane. Gaz, płyn. Kiedy zaciśniemy, tu nie będzie tego widać, ale słychać. Tak, wchodzimy do zatrzasku. No i w tym momencie mamy zaciśnięty na fittingu, zaciśniętą głowicę i możemy, podając gaz, wypychać piwo. Dobra, są dwie metody nalewania. Ja skorzystam z tej prostszej, jako że kek musiałem wymyć w środku. Oczywiście go, jak już powiedziałem, soda kaustyczna, woda, a potem Starsan. Starsan ma to do siebie, że nie musi być, Starsan nie musi być płukany. Mamy zacisk. Jak widać, on nie jest wcale tam wielce wyrobiony. Mimo wszystko zalecam zakup takiej opaski zaciskowej, która zaciśnie nam jeszcze, pokażę jak, która zaciśnie nam głowicę. Opaska pasująca do głowicy to jest, sprzedaję już informację, ale nie czytelnie, ale chyba 50 do 70 mm. 50 do 70 mm. Ona pasuje idealnie i zaciskamy ją tu na tych ząbkach, dlatego, żeby nam pod wpływem ciśnienia nie wystrzeliło do góry, ten fitting nie wystrzelił. To może być bardzo niebezpieczne w sumie. Zanim do tego dojdzie, musimy tutaj nalać piwo. Możemy to zrobić na dwa sposoby, czyli skręcić peta i zapełnić go poprzez tą głowicę podciśnieniowo, albo mamy tutaj ważony biter na kanale razem z jajcarzem. Po prostu nalać tutaj piwo, co teraz zrobię, i zamknąć peta, po czym go nagazować. I tak dzisiaj zrobimy. Do tego będzie jeszcze potrzebny taki gumowy młotek. Otwieram. Jest ok. Wężyk do dekantacji. On jest gruby. Ja używam chyba, to jest 10, nie pamiętam. No gruby. Wąż do dna. Zawsze coś spadnie. Tak to wygląda. No i tak to też nalewa się. Już wam pokazuję. Ja mam rękawice, dlatego żeby
Przyznam się szczerze, że tutaj sodą kaustyczną myłem i zaczęło mnie parzyć, czyli naprawdę polecam rękawice, bo soda umie sparzyć. PET nie naleje się oczywiście do pełna, bo to jest 30. Piwa jest około 21 litrów, a więc pozostanie nam pusta przestrzeń razem z powietrzem. Tą przestrzeń trzeba będzie wypełnić dwutlenkiem węgla, czyli napompować i wypuścić, a to po to, żeby piwo nie miało kontaktu z powietrzem. To jest raz. Jeżeli nawet do końca nie spuścimy powietrza, to i tak dwutlenek jest cięższy, a więc położy się na powierzchni piwa, a to powietrze będzie tak czy owak u góry wypchnięte. Tak naprawdę, jak widzicie, ja to dekantuję z nad drożdży, osadu drożdżowego. Gdybym chciał książkowo tego bitera zrobić, tak bardzo klarownie, no po to chyba tego Weirfloka tu używaliśmy, no to musiałbym z fermentacji cichej przełożyć go do PETA. No ale na potrzeby społeczności robię to teraz. Postaram się jak najmniej, chociaż widzę przez wężyk, że drożdże są zasysane, tak czy owak. Ok, więc wszystkiego nie zassam. Umówmy się, że tyle. Tu muszę operować, także musicie mi wybaczyć wszelkie niedoróbki. Mam tu mały problem z mikrofonem również. Dobra. I teraz co? Wyjmuję ten wężyk. Chłopak zesztywniał z wrażenia. Pamiętajcie, mam tutaj tą opaskę. I teraz wkładam praktycznie styknie, ale ja jeszcze dla bezpieczeństwa. Przywalę. Widzę, że się zacisnęło. Teraz pozostało tylko skręcenie. A to po to, żeby fitting się utrzymał na, żeby fitting się utrzymał, ta obrączka, na gwincie. No, raz widziałem, co taki fitting potrafi zrobić, wypchnięty, trochę akcyjnie. Mówię wam, że nie chcielibyście tego przeżywać na własnej skórze. No, nie mam śrubokręta takiego, wiecie, do tego, więc trochę się tu pomęczę. Chociażby ta opaska trzymała na tym gwincie, więc trochę zjeżdżam na dół. To nie jest wymagane, ale pamiętajcie, 50 do 70 mm opaska zaciskowa. Jeżeli to trzymacie w domu, nie macie takich warunków piwnicznych jak ja. Trzyma. No to jest to praktycznie wymagane. Dobra. No dobra. Teraz się nic nie dzieje, ale jak zacznę napełniać dwutlenkiem, ja to jeszcze dokręcę innym śrubokrętem. Obchodźcie się z tym PET-em szczególnie ostrożnie. Co ja mam tutaj na myśli? Chodzi tutaj o to, żeby go nie myć bardzo gorącą wodą, najwyżej do 60 stopni, bo to jest plastik. I to może, no może się zassać, odkształcić, uszkodzić. Nie wolno też gwałtownie wylewać tutaj płynów z niego, bo ten plastik też się zassa, zniekształci i potem przez nieumiejętne, bardzo szybkie takie przywracanie go do kształtu może pęknąć.
No to jest niestety jednorazówka, więc bardzo ostrożnie, aczkolwiek jak widać jest to całkiem możliwe. Teraz, jak widzieliście wcześniej, tak, głowica i będziemy to za chwileczkę gazować, ale spotkamy się w piwnicy, bo tam jest źródło gazu. Nadal mam ten porter kukułkowy. Muszę powiedzieć, że całkiem spoko. Mam gaz. Gaz, który mam pociągnięty do Corneliusa. A tu mam taki patencik na złączce, którą teraz będę podłączał do tego, żeby wpuściła mi dwutlenku do gara. A więc tak, głowica, do głowicy do gazu podłączam taki patencik, do tego szerokiego wejścia, tak, tutaj będzie podawany gaz, bo płynu nie zamierzam, że tak powiem, wprowadzać. Zamierzam wyciągnąć stąd powietrze. Więc nakładam, to już zakręciłem. Taka uwaga, ta obrączka, jak ją kręciłem, to zaczęło tutaj, to jest plastik, strzelać, więc tak wiecie, mocno, ale z rozwagą. Tak jak dociska się śruby na, chociażby na, no, nie na głowicy, tylko na obudowie górnej pokrywy, nie? Kiedy wszystko jest tutaj gotowe, mamy tutaj powietrze, mamy podłączony, podprowadzony gaz, nakładam głowicę, gaz podłączam, teraz syknie, bo w wężu jest to wszystko, podłączam go do tego na samozaciskową taką tą. Tu nie leci, bo to jest końcówka do Corneliusa na łożyskach, także ona odcina. Czyli gaz mam. Jeszcze nie udało mi się zgubić tego czopka. To jest taki zacisk do tej końcówki. I wyobraźcie sobie, że jeszcze go nie zgubiłem. Szal wczoraj zgubiłem na biegach. Czy tam przez wczoraj, nie wiem kiedy to było. Wilczym tropem. To jest do wyszynku piwa, ale nie będę tego podłączał. Mam nadzieję, że tu nic, że tu piwo nie pójdzie, tylko pójdzie taką ręczną metodą gaz. Odkręcam gaz. Jest odkręcony. I teraz jak nacisnę, to powinno lecieć. No niestety, faktycznie. Nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy, więc zamiast się bawić w węże, bo chyba go już ostatecznie zepsułem, tu już trochę napuściłem, stwardniało. Po prostu zamknę to palcem z delikatną taką palcówę zrobię. Z delikatnym popuszczaniem i ten gaz tutaj, uwierzcie mi, leci, dostaje się, więc tak. Ale delikatnie. No trochę poleci, no okej. Ale to wylatuje powietrze z piwem, spokojnie. PET jest twardy. Czyli krótko mówiąc, chłopak się napompował. Oczywiście jeszcze do bólu będę próbował, bo mógł być jeszcze trochę twardszy. A spróbuję bez tego. Dobrze, jestem w piwnicy. Ale ogólnie to już jest kamień. Teraz teraz nie dam rady, dobra, więc jeszcze trochę. Słychać?
Mam nadzieję, że słychać. Już tak coraz mniej leci gazu. Ale jeszcze leci. Jeszcze leci. Jeszcze dogrywa. Jak już stwardniał, jest kamieniem. Ciśnienie mam ustawione 0,8, czyli takie sam raz. W ten sposób można też to piwo nagazować, oczywiście większym ciśnieniem, strzały, trzy strzały, myślę tak, po 10 minut będą wystarczające, żeby w 6 stopniach to piwo się właśnie nasyciło. No jest trochę z tym zabawy. W tej metodzie prostsze jest nalewanie, natomiast nagazowanie takiego piwa może być problematyczne. Jest druga metoda, którą teraz nie pokazałem, czyli podciśnieniowe przelewanie do takiego petainera, chociażby z nagazowanego Corneliusa. No to wtedy już wiadomo, że jest po sprawie, mamy piwo nasycone w Corneliusie i wężykami wypychając CO2 przelewamy, napełniamy to piwo tutaj do. No to tak nie pyknie, ale uwierzcie mi, że to jest już kamień. To się już nie ugina. Przestało lecieć. No tak trzeba się pobawić, tak 10 minut się tak przyklęknąć, poświęcić swojego czasu i siły, ale przy tym wszystkim można jeszcze popić przecież dobrego piwa. Jakim jest porter z kukułkami, czyli Black Jack od browaru Hopkins? Na samym początku recenzji tutaj to piwo zrecenzowałem. Bardzo przestało już lecieć, więc nie ma sensu, żebym ja tu trzymał. Teraz muszę puścić oczywiście. Więc delikatnie. Też praktycznie zawór jest zamknięty. No nic nie leci, prawda? Czyli usuwamy. I mamy nasycony, niestrzelający petainer w stanie idealnym. Proszę, ja go się nachylę. To piwo będzie, znaczy na upartego byłoby gotowe do picia nawet w dniu jutrzejszym. Jak je sprawdzać? Otóż no po prostu, kiedy przyjdę jutro, on nie będzie taki napuchnięty, no bo dwutlenek zwiąże się z piwem, więc będę musiał powtórzyć jeszcze raz całą akcję, czyli nałożyć głowicę, poczekać aż się napełni i sobie pójść. Za trzecim, czwartym razem taki PET już będzie gotowy po spuszczeniu ciśnienia. Jest, nie? Proszę. Ja trochę więcej napełnię. Aż mam butlę tak schowaną, że nie chce mi się jej tam uzupełnić. Ciut uzupełnię, że nie chce mi się tej butli. Że nie chce mi się tej butli tam wyjmować z CO2. Wasze zdrowie. No dobra. Wyleci, bo źle przytrzymałem.
Gdzie jest szmatka? Szmatka Agatka. A tu mi się, jak widzicie, w kegach gazują inne piwa. Wobec tego tak. Ja tego nie muszę odłączać, bo tutaj gaz nie wyleci tędy. Więc kładę sobie głowicę. Końcówkę nakładam do końcówki z gazem. Zapięło się. To jest piwo marcowe. Piwo marcowe, które kończy się sycić. Ja, jak widzicie, w piwnicy mam nie naostrzy się chyba, ale musicie wierzyć, że mam 7 stopni na plusie w Celsjuszu. Napompowany, pełny kek. I tak, moi drodzy, potrzeba chwili spowodowała to nagranie. Mam nadzieję, że w czymś chociaż pomogłem. Ktoś może zapytać, czy jaki jest sens w ogóle tego robienia. Jeden powie, że kompletnie nie ma sensu, no bo jeżeli masz Corneliusy, to nie ma sensu. Ale spójrzcie na mnie. Mówi do was gość, który ma 2 Corneliusy, tylko że one są pełne. Akurat potrzeba chwili, a potrzebuje nalać piwo i je nagazować. Więc w takich wypadkach, zresztą często, jajcarz może potwierdzić, często korzystam właśnie z głowicy. Mimo wszystko obiecuję się, że nie, po co i tak dalej, a mimo wszystko jednak korzystam. Jak widzicie, sprzęt jednorazowy sprawdza się jako wielorazowy, nie puszcza gazu, można go wykorzystać. Cornelius kosztuje 120 zł. Jak go kupicie, to i tak trzeba kupić uszczelek, bo zmienić mu uszczelki, tak? To będzie koszt z wysyłką kolejne 20 zł. Wszystkie uszczelki. O-ringi. A tu macie peta za darmo. Więc jeżeli ktoś szuka nowych doświadczeń, chce się pobawić, no to jak najbardziej taki pet może być świetną zabawką. Darmową, tak? Bo zakładam, że butle macie, manometry, wszystkie te węże, końcówki, no bo jeżeli ktoś ma Corniego, to tak. Kupować butle jednego, tylko nie widzę sensu. Nie inwestować w Corneliusy, a kupić butle z gazem, manometry, końcówki, no i bawić się z petami. No można na tym pociągnąć. Ja mówię, ja awaryjnie to traktuję, aczkolwiek i właściwie pokazuje, że tak można zrobić. Może dlatego tylko o to chodzi, tak? Natomiast jak miałbym się tak naprawdę bawić regularnie, no to nie wiem, nie? Bo to trzeba jeszcze kupić drugi wężyk, podłączyć go do głowicy, kranik piknik i tak dalej. To, no, oczywiście można z takiego peta nalać przeciwciśnieniowo do butelek piwo i sobie otwierać po pół litra. I to też jest fajny pomysł. To tyle. Podsuwajcie kolejne pomysły, co mam wam pokazać. Nie wszystko pokazujemy z jajcarzem. Nie wszystko możemy pokazać z jajcarzem. Też jest taka prawda. Także serdecznie was pozdrawiam. Tym razem z piwnicy Basement Tomek, browar Gdynia. To mówiłem ja. Jeszcze raz pozdrawiam was z tym dobrym piwem. Drugą warką porteru z kukułką, browar Hopkins, Blackjack. Mega kukułkowe, słodki aromat, wytrawny smak.